Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z This War of Mine. I oczywiście lecimy z kolejnymi barykadami na okna, bo niestety, ale to musimy zrobić jak najszybciej, żeby nie mieć tutaj żadnych kradzieży. Prawda? Więc prawdopodobnie będzie tu. Nie wiem, czy czasem dachu nie będzie barykadowany. Ewentualnie coś tutaj z drugiej strony. Słuchajcie, mamy dzień 10, więc jest to dzień parzysty. W tym dniu nie musimy koniecznie naszego Adama tutaj karmić. Zaczyna się robić zimno. Jest zmęczony, więc połowa dnia mu powinna wystarczyć na to, by odpocząć. Mamy bardzo dużo jedzenia. 3 konserwy musimy zanieść gościowi. Do szkoły. 3 konserwy musimy zanieść gościowi do szkoły. Zobaczmy przy okazji, czy piszą coś, czy mówią coś ciekawego nowego w radiu. Nie. Nie. Nic nowego. Dobra, lecimy z kolejną barykadą. Zobaczmy sobie, czy możemy. Możemy, oczywiście. Kolejna barykada. Zobaczmy, co... A, zobaczcie, jest smutny. Nie jest... Zmienił się jego status. Okej, teraz z drugiej strony, z tego, co widzę. I jakiś dopisek w bio. Cholerny chciwy staruch. Staruch. Wie coś, ale nie chce im powiedzieć za darmo. Dam mu czego chcę. Odnalezienie Amelki to jedyne, co się teraz liczy. Więc mam nadzieję, że zrobimy to jak najszybciej. W tych... Aha, widzicie, mięso, czyli... mięso jest do zebrania, dobra. Okej. Okay. Czyli tak, tutaj mięso wcześniej rozstawialiśmy, ale niestety nic tam się nie chce złapać. Tutaj mamy jakieś ognie, w sensie tą podpałkę, można powiedzieć, bezpośrednio. Okej, okay, mamy to. Teraz tak, złazimy na dół. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie cokolwiek więcej zrobić w tej kwestii. Nie, to są wszystkie już zabarykadowane okna. Super. Czyli jesteśmy potencjalnie bezpieczni. Złazimy na dół zebrać mięsko. No ale szybko, szybko. Wchodzimy na dół zebrać mięsko i zobaczcie, on już w tym momencie ani razu nie zająknął się, gdy musi coś zrobić, więc ten status jakby smutku mu przeminął. Oczywiście założymy kolejną pułapkę. Teraz tak, jak z wodą? 14 wody, całkiem sporo, więc kolektorów kolejnych robić nie będę. Zastanawiam się, na ile ulepszenie warsztatu by nam się tutaj przydało. No ile by nam się tu ulepszenie warsztatu przydało? Amunicję oraz naprawiać kamizelki kuloodporne. Narzędzia takie jak siekiera, piła, a także naprawić zepsutą broń palną. Możemy, tak? Ale czy my chcemy? Może niekoniecznie. Ta piła faktycznie interesuje nas. Jakoś. Ale czy aż tak bardzo... Tutaj z tego, co widzę, to mamy niedobór części elektronicznych, a to ciekawe. A to ciekawe. O. No dziwne, powiem wam szczerze, że akurat ich mi brakuje. Myślałem, że wynosiłem ich dosyć sporo. Chociaż oni mi chyba ukradli. Dobra. Nie ma co tutaj tak naprawdę dłużej wymyślać. Nikt nie przyszedł na wymianę. Nie musimy jeść. Zabieramy 3 konserwy w następnego dnia. Czy następnej nocy tak naprawdę. Zabieramy 3 konserwy do ostrzelanej szkoły. Szukaj Amelii. Tak. Przygotujmy się. Weźmy, ja nie wiem czasem, czy tutaj nie będzie potrzebny łom w jedno miejsce. I weźmy 3 konserwy. No cóż, no trzeba. Trzeba, żeby dostać jakiekolwiek informacje właśnie na temat Amelii. My już tutaj mamy oczywiście większość rzeczy sprawdzonych, większość rzeczy przeszukanych, więc to będzie tylko czysta... Czysta taka krótka wizyta. Nie ma tutaj tej osoby? A, to jesteś ty chyba, nie? Dobra. O, to znowu ty. Przyniosłeś mi coś do jedzenia? Tak, bierz konserwy. Masz tu żarcie, chciwy draniu, a teraz gadaj. Nie musisz być niemiły, nie mam zbyt dużo do powiedzenia. Widziałem dziewczynkę z jasnymi włosami, miała z 10 lat.
Jakiś facet, mniej więcej twojej postury, niósł ją w kierunku szpitala. Szpital? Lepiej, żebyś się nie mylił. Dla własnego dobra. Możesz marnować siły, grożąc mi lub ruszyć na poszukiwanie córki. I to też zrobimy. Tylko najpierw sobie weźmiemy stąd rzeczy. Trochę drewna, dobra. Tutaj mamy znowu coś. Całkiem duże te... O! Części elektroniczne. Są części elektryczne czy elektroniczne? Elektryczne się nazywają, dobrze. Mamy tu. Opakowania po lekarstwach w kurtowych ilościach. Mnóstwo brudnych opatrunków. Jakim cudem tyle tego zebrali? Właśnie, czyżby okradli mojego brata? Zaglądałeś ostatnio do apteki? Moja córka tam była. Może widziałeś, dokąd poszła? Nie twój interes, gdzie zaglądam, a teraz... Alaj. Nie rozumiesz? Ona jest poważnie chora. Jeśli coś wiesz, musisz mi powiedzieć. Głuchy jesteś czy jak? Dalej mówię. Dobra, to się wal, frajerze. Oczywiście mógłbym mu spuścić łomot za pomocą mojego łoma. Tak, też myślałem, że tutaj będą jakieś drzwi na końcu. Do otwarcia. Pamiętam, że ta szkoła chyba jeszcze miała tutaj właśnie wyższe... Ona była bardzo, bardzo rozległa i bardzo duża. Z tego co pamiętam. Tutaj troszeczkę zmniejszyli to chyba w tej wersji. Ale podziemia właśnie takie pamiętam. Okej, weźmy sobie jeszcze to. Dobra. Trochę leków. Będzie na wymianę. Dobry. Widziałeś mężczyznę z 10-letnią dziewczynką? To moja córka. Już od jakiegoś czasu nie widziałem tu dzieci. Ale było tu kilku żołnierzy. Ci łajdacy są gorsi od zbirów. Pieprzona banda gwałcicieli i morderców. Oby to nie oni mieli twoją córkę. Jest poważnie chora. Nie skrzywdziliby chorego dziecka, prawda? A może by skrzywdzili. Przepraszam panią. Szukam córki. Widziała ją pani? Co? Dziecko? O Boże. O co chodzi? Pani coś wie? Proszę mi powiedzieć. Odebrali mi dziecko. Mój biedny synek. Miał tylko 7 lat. Przepraszam, nie wiedziałem. Ale możemy jeszcze ocalić moją córkę. A teraz go nie ma. Po co mi o tym przypomniałeś? Dlaczego nie mogę o tym po prostu zapomnieć? Zostaw mnie w spokoju. No, niestety. Z tą osobą już zagadywaliśmy. Dobra, mamy wszystko, co tak naprawdę tu potrzebujemy. Informacje odnośnie tego, że Amelia może być w szpitalu, a przynajmniej ma... nasze kroki kierują się właśnie do szpitala. Teraz jako kolejne. Wszystkiego prawdopodobnie nie podniosę. Niestety. Więc tak, łuski możemy zostawić, weźmiemy za to to. I czy coś jeszcze musimy, czy coś jeszcze nam będzie przydatne? Tak się zastanawiam. Nie, większość rzeczy stąd, tak naprawdę to jest to co chciałem. Lecimy do wyjścia. I mając nadzieję oczywiście, że nikt nas nie zaatakował w nocy, bo mamy tam bardzo dużo mięsa. Jeżeli bym mięso teraz stracił, to będzie dosyć przykra sprawa. Ja liczyłem wtedy, ile dni jesteśmy w stanie przetrwać na tych zapasach, które posiadamy, ale no przecież my 3 konserwy oddaliśmy właśnie przed chwilą, więc... No nie jest już to takie hop-siup. Okej, nikt nas na szczęście nie okradł. Jesteśmy zmęczeni, smutni i głodni, tak? Nie wiem, czy ten dziad mówił prawdę, ale to jedyna wskazówka, jaką mam. Wygląda na to, że nie mam wyboru. Muszę poszukać Amelii w szpitalu i trzymać kciuki, żeby nic się jej nie stało. Dobra. Jakieś nowe info... Jak tam w ogóle jedzenie? Jest to odebranie mięso. Dobra. To nie ma informacji... O! Dzięki zrzutom pomocy humanitarnym kawa znów jest dostępna w Pogoren. I choć wciąż jest relatywnie droga, i ceny nie przyprawiają już o zawrót głowy. Okej. Temperatura powietrza drastycznie spadnie w najbliższych dniach. Będzie ekstremalnie zimno, jakby wojna nie była dostatecznym zmartwieniem. Otóż to. Dzień 11, czyli dzień nieparzysty. Musimy sobie coś upichcić. Pyk. Zróbmy tak. I spróbujmy zrobić... O, właśnie. Wykorzystajmy wszystko, bo tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli to będzie mi leżało, to w przypadku jakiegokolwiek ataku, czy tam grabieży w nocy, to te warzywa oraz mięso, czy też woda i ta podpałka mogą zostać skradzione. Jeżeli zrobię jedzenie i ono będzie tutaj widniało jako do zjedzenia, to nikt tego nie ruszy. To jest fajne zabezpieczenie, jeżeli chodzi o takie tutaj
gameplayowe lifehacki, można powiedzieć, tak? Także wykorzystujemy wodę, warzywa, mięso oraz podpałkę, zmniejszamy ilość potencjalnych rzeczy, które ktoś w stanie jest nam ukraść. Okej, okay. No i 6. Tak naprawdę przeżyjemy z tym 12 dni. Czy jestem w stanie ulepszyć? Nie, brakuje mi jednych części elektronicznych. Dobra, podejdziemy sobie jeszcze zebrać to jedzenie. Bo szkoda by było oczywiście, żeby to się tam marnowało. Prawdopodobnie jakbym tego nie podniósł, to tak czy siak by mi wpadło do... Po dniu spadło mi do ekwipunku. Jeżeli się dobrze orientuję. Podobnie jest z wodą. Zróbmy to tak. Okej. Okay. Jest godzina 10. Ktoś ma zamiar przyjść do nas? Z tego co widzę, to nikt. No i jedyne tak naprawdę, co mogę ulepszyć w tym momencie, to albo ten warsztat tutaj z lewej, albo ten warsztat z prawej. 30 na 60. Ile tu potrzeba? 30 na 60. Dokładnie tyle samo, tylko jeszcze tutaj są części elektroniczne. Znaczy elektryczne. Więc drewna będziemy mieli dosyć sporo, bo zostanie nam jeszcze z tego 13. Drobiazgi praktycznie wykorzystamy w pełni. Jeżeli znaleźlibyśmy oczywiście tylko te części elektryczne. Dobra, kładziemy się spać. Nie ma co myśleć. Kładziemy się spać i... I lecimy do szpitala, bo tam prowadzi kolejny trop. Czy ja chcę zabierać ze sobą łom? Chyba niekoniecznie. Poszukamy Amelii tak po prostu, bez niczego, bo szpital też jest dosyć obszernym budynkiem i tam prawdopodobnie jesteśmy w stanie w jakiś sposób... Właśnie, to wszystko gdzieś tutaj zeskładować sobie. Szukam córeczki, zaginęła. Słyszałem, że ktoś ją tu przyniósł. Ja nic nie wiem, stary. Jak chcesz, to popytaj innych. Może ktoś będzie coś wiedział. Okej. Okay. Oczywiście jak najszybciej przeszukujemy to wszystko, co tutaj jest w zasięgu ręki. Zrzucamy sobie to tu. Tu są jakieś rzeczy do kradzież. Pytanie, czy kradzież jest nam w tym momencie jakkolwiek potrzebna do czegokolwiek? Może nie, bo mamy wszystko, co nam do życia jest potrzebne i do tego, by szukać dalej Amelki, więc... nie chcę mieć problemów przez to, żebym tutaj kogoś okradał. Chirurgia. Fragment raportu o stratach wskutek ostrzału. Wygląda na to, że największe straty poniósł oddział pediatrii. Wow, 32 zgony. Niedobrze. Dobra, to jest wszystko. Kradzież, kradzież. Oho, tutaj jest coś zakratowane. Tutaj możemy ewentualnie coś przekopać. Pytanie, czy mamy na to czas. Szukam córki. Została porwana. Może ją widziałeś? Kilka dni temu chyba widziałem ją z tobą, ale od tamtej pory nie. Jestem tu po raz pierwszy. Ten facet z nią to pewnie był porywacz. Ojej, biedne dziecko. Mam nadzieję, że ją znajdziesz. Wiesz, dokąd ją zabrali? Niestety nie. Naprawdę, chciałbym ci pomóc. Dobra, tutaj też jest kradzież tylko i wyłącznie. Mam radę tutaj wskoczyć. Mhm, tylko że tutaj niestety, ale bym musiał... Dużo czasu musiałbym poświęcić na to, żeby to odkopać, a nie mamy na to czasu, bo ten budynek jest ogromnie wielki, więc no już straciliśmy 1/4 czasu na to. Więc lecimy tu. Zostawimy rzeczy, chociaż jest ogromnie wielki, ale dużo rzeczy tutaj było do kradzieży. Wejdźmy na najwyższe piętro i dopiero zejdźmy i dopiero schodźmy na dół. Tutaj. Okej. Szukam córeczki, drobnej blondynki. Widziałeś ją? Ach tak, niech zgadnę. Potrzebuję jej, żeby skorzystać z korytarza humanitarnego. Słucham? Jest poważnie chora, muszę ją znaleźć. Ta, jasne. Nie jesteś pierwszym rebeliantem, który próbuje nawiec z miasta, udając zmartwionego tatusia. Założę się, że masz krew na jej, na rękach. Tylko mi tu nie kombinuj. Mam cię na oku. Co za kurde faja. Co za kurde pałka. Ej, widziałeś 10-letnią dziewczynkę? To moja córka, szukam jej.
Nie, przyjmij moje kondolencje. Jeszcze nie spisałem jej na straty, uratuję ją. Na twoim miejscu nie liczyłbym na zbyt wiele. Za dużo żołnierzy się tu kręci. Patrz, torturowali mnie, okaleczyli. Cholerne bydlaki, oby ich ciała zgniły jeszcze zanim to wszystko się skończy. Też kradzież. Nie chcemy kraść. Nie wiem jak to wpłynie na jego, psychikę. Więc wolę nie. Konserwa. Okej. Okay. Kolejne rzeczy. No nie wyjdziemy stąd z pustymi rękoma, na pewno. Na łóżku leży bluza. Do złudzenia przypomina tę, która nosiła Amelka. Właściwie jestem pewny, że to ta sama. Należała do jej matki. Skąd ta kobieta ją wzięła? Muszę ją spytać. Przepraszam. Ta bluza należy do mojej córki. Skąd ją masz? Pielęgniarka mi ją dała. Jak mi nie wierzysz, to ją spytaj. Noce są tu bardzo zimne, zwłaszcza od czasu bombardowania. Proszę, pozwól mi ją zatrzymać. Jestem bardzo osłabiona. Była jej infekcja. Może mnie zabić. Oczywiście nie zostawiamy jej tą bluzę. Nie będę tutaj zabierał w tym momencie akurat chyba z racji tego, że córki, no szczerze powiedziawszy, nie mam. No bo zniknęła, kto się uprowadził, to raczej nie będzie przydatna, prawda? Okej, zamknięte. Nie, właź do środka. Okej, dzień dobry. Potrzebuję sprzętu, żeby to otworzyć. Dobra. Kurtka. Kobieta z drugiego poziomu powiedziała mi, że dałaś jej bluzę. Tak się składa, że to ubranie mojej córki. Wiesz, gdzie ona jest? Och, mieliśmy tu kilkoro dzieci. Może doktor Jeffimow mógłby ci pomóc. Niestety wczoraj w nocy zabrali go żołnierze. Wiesz, dokąd go zabrali? Ochroniarz przy wejściu, może coś wiedzieć. A jeśli chodzi o bluzę, znalazłam ją na drugim poziomie. Byłabym wdzięczna, gdybyś sam nam ją zostawił. Brakuje nam koców i ciepłych ubrań. Oczywiście, że tak. Jasne, że tak. Tutaj jest też kradzież, więc nie chcę tutaj nikogo okradać w żadnym wypadku. Przepraszam, mam pytanie. Proszę, wróć później. Po bombardowaniu z pielęgniarek zostałam tylko ja. Muszę zająć się tym pacjentem. Dobra. Okej. Okay. Zabieramy co nasze i spadamy stąd, słuchajcie. Całkiem dużo, sporo czasu tutaj spędziliśmy. No. Powiedzmy. Nie są to złe łupy. Nie chcę ich okradać, więc... Podobno wiesz, dokąd zabrano lekarza. Kto ci to powiedział? I czego od niego chcesz? Szukam córki. A ona być może wie, a on może wie, gdzie ona jest. Muszę z nim porozmawiać. Nie będzie w stanie rozmawiać, nawet jeśli go wypuszczą, w co szczerze wątpię. Ale widzę, że jesteś zdesperowany, więc niedaleko jest opuszczony sklep z zabawkami. Zabierają tam ludzi na przesłuchania, a na twoim miejscu bym tam nie szedł. To samobójstwo. Mów to zdeterminowanemu ojcu, któremu uprowadzili córkę, tak? Na twoim miejscu bym tam nie szedł, a to oni prawdopodobnie mają naszą córkę. Dzień 12, zaczyna się pewnie robić trochę zimno, już pada po raz kolejny. Kolejny dzień pada. Dobra. Jakieś informacje, 12 dzień nie musimy jeść za bardzo, bio. Kiedy dotarłem do szpitala, Amelka została już przeniesiona w inne miejsce. Muszę porozmawiać z tym lekarzem, zanim żołnierze go zabiją. Inaczej nigdy jej nie znajdę. Jakieś informacje? Nic nowego. Nie jestem w stanie zrobić warsztatu. Dobra, słuchajcie. Nie ma tak naprawdę... Co tutaj dłużej zwlekać? Lecimy z końcem dnia do sklepu z zabawkami. I tutaj już nie ma tak zwanej... nie ma tak zwanego... zwanej ulgi. Tylko po prostu jedziemy z grubym arsenałem. Jeżeli tam są faktycznie jacyś żołnierze. Tyle zniszczeń po jednym bombardowaniu. Czy kiedykolwiek odbudujemy miasto? To tu żołnierze przytrzymują lekarza. Ten facet może wiedzieć, gdzie jest Amelka. Może nie musi. No i? Zaczął gadać? Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. Załatw to szybko. Zaczynam robić się głodny. Lol. To głodny. To nie potrwa długo.
Wracam do piwnicy, żeby zakończyć sprawę. A ty wypatruj powstańców. Spokojnie, baw się dobrze. No panowie, zaraz ja się z wami zabawię. Niech odejdzie. Wszystko, co możemy od niego zabrać. Zlaz na dół. Na starcie dokumentów leży notatka z siedziby. Powstańcy będą próbowali uciec z miasta korytarzem humanitarnym. Będą się podszywać pod cywili, to jest rodziców z dziećmi. Nie dajcie się zwieść, podejmijcie stosowne działania. Widzicie, jaki jest problem? Że ja nie mogę teraz... Potrzebuję sprzętu, żeby to otworzyć. No właśnie. Więc spokojnie ty podejdźmy. Ja nic nie wiem o żadnych powstańcach. Dwóch tutaj jest. Niestety dwóch tutaj jest. Albo zróbmy tak. Serio? Kurde, nie wiem za bardzo, jak to rozwiązać, tą sprawę. Okej. Zaatakował mnie. Ale dobra, dobrze, że ten jeden nie miał ten jeden nie miał w ogóle broni palnej. No. Dobra. Wytrych, świetnie. Nie, proszę, nie rób mi krzywdy. Spokojnie, nic ci nie grozi. Moja córka Amelia trafiła do tego szpitala. Wiesz, gdzie może być? Dziękuję, byłem pewny, że już po mnie. Ja nic nie pamiętam. Tak długo mnie tu trzymali. Gdzie ona jest? Zabrano ją do korytarza humanitarnego? Pewnie tak. Ja wysłałem tam większość swoich pacjentów. Gdzie to jest? Mów! W starym kościele. Powinieneś pójść do starego kościoła. Ale super, pomogliśmy mu. Niestety ten jeden mnie, kurczę, dosyć skrócił i... odbiło się to na naszym zdrowiu. Także jesteśmy lekko ranni, ale posiadamy bandaż, jakby co, jakby ta... oczywiście rana gdzieś tam się lekko... otworzyła. Ale możemy, jesteśmy w stanie praktycznie uleczyć się bez większego i pomocy z lekką raną. Bałem się, że troszeczkę będzie bardziej sprawny ode mnie. I zrobi mi trochę większą krzywdę. Jest! Wreszcie części elektroniczne. To mi się przyda. Wejdźmy na górę. Nie mamy czasu się przez to przekopywać. Nie mamy czasu się przez to przekopywać. Dobra, zejdźmy na dół. Nic nie ma. I tutaj jeszcze początkowe rzeczy, aż w czterech miejscach. Nie! No dobra. Okej, tutaj. Z góry chciałem zebrać na dół. Dobra, zrzućmy to wszystko. Pytanie, czy nam będzie jeszcze potrzebna jakoś ta broń. Ale jeżeli korytarz humanitarny, jeżeli mówimy o korytarzu humanitarnym, który może być gdzieś tam okupowany przez rebeliantów, to jest duża możliwość, że tam faktycznie będzie jakaś jatka. Czy tam faktycznie będą rebelianci, z którymi trzeba będzie walczyć, więc warto się gdzieś tam w jakiś sposób uzbroić, prawda? Dobra, sprawdźmy to. I zrzućmy sobie to wszystko na jeden. I tak, na pewno noży wszystkich nie potrzebuję. Potrzebuję jeden nóż, jeden pistolet. Oczywiście ewentualnie mógłbym potrzebować dwa, żeby się tam gdzieś wymieniać.
Ale myślę, że nie, niekoniecznie. Leki i tak dalej to też nam jest potrzebne, bo... Bo czemu nie? Drewno. A weźmy. Weźmy, to zawsze jest bardzo drogi sprzęt, jeżeli o to chodzi. Okej. Taki zestawik. Z nim wychodzimy. Udało nam się uratować doktora. To jest naprawdę fajna sprawa. Jeszcze na szczęście nie nastała zima, bo na tych obrazkach zazwyczaj, ale już jest coraz zimniej. Z każdym dniem o mini... Było 8 stopni ostatnio. Teraz jest stopni 4. No właśnie. Dobra, nie mamy nic do wzięcia, więc w takim razie zobaczmy bio. Udało mi się uratować lekarza przed tymi mordercami. Poradził mi rozmawiać z księdzem Damirem w kościele. Wie, gdzie jest Amelka. Wkrótce znów będziemy razem. Jest przybity, zdeterminowany, zmęczony, lekko ranny i głodny. No dosyć sporo wam powiem, jeżeli chodzi o te jego statusy. Zróbmy sobie to. Szkoda, bo jakby pomogliśmy bezbronnemu człowiekowi, tak, który udzielił nam informacji, a jest jednak przybity, nie? Gdzie powinien jego status smutku gdzieś tam zniknąć, prawda? Po tym wszystkim, gdzieś tam powinien się lekko rozchmurzyć. Co prawda zabiliśmy ludzi, więc w postaci ilu? Trzech? Tak, trzech. Tego nie możemy zrobić. Znowu części elektroniczne mi są potrzebne. Chciałem te drzwi zrobić, żeby nam się tutaj nikt nie włamywał. Ale okej, dobra, lecimy jeść. Konserwy oczywiście, żeby jak w razie ewentualnego napadu nikt nam tego nie wziął. Moglibyśmy wykorzystać bandaż, z racji tego, że jesteśmy lekko ranni, to myślę, że można było się zabandażować też na wszelki wypadek, żebyśmy my go użyli, a nie kto inny. Czy Amelka będzie jeszcze w kościele? No nie, no idziemy praktycznie cały czas za nią, więc mam nadzieję, że mamy dosyć dobre tempo. Tutaj nie ma żadnych informacji na ten temat. Dobra, kładziemy się. Jakiekolwiek mięsko do zebrania? Nie. Lekko ranny, opatrzony, dochodzi do siebie, przybity, zdeterminowany, zmęczony, nie jest głodny, więc jest ok. Koniec dnia. No dalej jest lekko ranny. Stary kościół, słuchajcie. Mały stary kościół, niedaleko przedmieść Pogoren. Miejsce zbiórki dla tych, którzy chcą skorzystać z korytarza humanitarnego. Czy Amelkę ewakuowano? A może nadal tu jest? Muszę się dowiedzieć. No i tak jak wspominałem, warto by było wziąć sobie nóż. Warto by było sobie wziąć chociaż, no, 20. Na wszelki wypadek, jakby tam faktycznie byli jacyś rebelianci. Chociaż nie było nic w opisie odnośnie tego, że tam faktycznie mogą być jacyś rebelianci. Tyle ofiar. Cywil postrzelony w tył głowy, to pewnie egzekucja. Czy to ciała ludzi, którzy przyszli skorzystać z korytarza humanitarnego? No właśnie, o tym mówiłem. Zobaczcie. Ludzie leżący na ulicach, rozstrzelani wręcz. Przy kościele, przy cmentarzu. Kolejne ciała. Ktoś zgromadził tu tych ludzi i zabił ich z zimną krwią. Co za rzeź. Ale co są w środku? Potrzebujemy krwi, dużo krwi i to szybko. Więc to wygląda jak ludzie, którzy pomagają. Przepraszam, proszę księdza. Szukam córki. Ma na imię Amelia. Proszę. Nie mów, że zginęła podczas rzezi. Nie zginęła. Bogu dzięki. Jest tutaj? Tak. Możesz do niej iść. Będę się za nią modlił. Aha. Jej stan się pogarsza z minuty na minutę. Ej, ksiądz się będzie za nią modlił i jest tutaj i idziemy w stronę cmentarza. Błagam, nie umieraj mi tu. Znajdę sposób, żeby cię ocalić.
Wspomnienia wracają. Boże, chyba pamiętam. Muszą to być jakieś leki. A to nie działa. Lekarz jest naszą jedyną nadzieją. Nie umiałem ci pomóc. Lekarz. Błagam, musisz jej pomóc. Przykro mi. Spóźniłeś się. Boże, moja córeczka. Grób córki. Melko. O Boże, tylko nie to. Obiecałem ci i zawiodłem cię. Tak bardzo chciałem cię uratować. Udało ci się poznać prawdę o losie Amelii. To nie była... Zapomniał, jaka była prawda. Wyzbył się jej. Wojna domowa. Nie wierzyliśmy, że wojna naprawdę wybuchnie, a potem było już za późno na ucieczkę. Wojna odebrała mi moją ukochaną Barbarę. Amelia jest wszystkim, co mi zostało. Przepustka do wolności. Mój brat chciał zabrać Amelkę i za jej pomocą uciec korytarzem humanitarnym. Wyrzuciłem go na zbity pysk. Amelia zniknęła. Kiedy się obudziłem, Amelki nigdzie nie było. Kto się porwał? Za nic nie mogłem sobie przypomnieć. Pewnie padłem ze zmęczenia. Ciało brata. Mój brat został zamordowany. Jego ciało leżało w kałuży krwi na podłodze. Nie dogadywaliśmy się najlepiej, ale nigdy nie życzyłem mu śmierci. Amelki przy nim nie było. Kto ją zabrał? Adam zabił kilku żołnierzy. Brutalne starcie. Dla Amelki wszystko. Pewien bezdomny starzec podpowiedział mi, gdzie szukać Amelki, ale najpierw zażądał większości mojego jedzenia. To niewygórowana cena za wskazówkę dotyczącą miejsca pobytu mojej córki. Adam zabił kilku żołnierzy. Udało mi się ocalić lekarza przed tamtymi mordercami. Zdradził mi miejsce otwarcia korytarza humanitarnego i powiedział, że Amelka prawdopodobnie była wśród uchodźców. Mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy zebrali się przy kościele nadziei na ewakuację, zostali zamordowani z zimną krwią. Pamiętam. Bolesne wspomnienia tej potwornej nocy wróciły z całą mocą. Amelka wcale nie została porwana. Próbowałem ją ocalić, ale zawiodłem. Nie potrafiłem się z tym pogodzić i wypierałem to ze świadomości. Aż do teraz. Amnezja dysocjacyjna to zaburzenie charakteryzujące się nagłą utratą pamięci. Wywoła ją silny stres lub uraz psychiczny, taki jak bycie świadkiem śmierci bliskiej osoby. Chory wypiera bolesne wydarzenie ze świadomości i żyje dalej, tak jakby nigdy nie miało ono miejsca. To jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Historia, która mam wrażenie, że poruszy niejedną taką dosyć czułą osobę, nie? Ojciec wyzbył się wszelkich wspomnień na temat jej śmierci i historii przed jej śmiercią. A szliśmy tropem, dopisując sobie tak naprawdę porwanie. To
to, że padliśmy z wycieńczenia, to wcale nie przy niej. To prawdopodobnie wróciliśmy po tym, jak ją już pochowaliśmy i wyparliśmy to ze świadomości. Amnezja dysocjacyjna. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę historię. Bo jak już wcześniej wspominałem, tutaj mamy kolejne dwa rozdziały, które czekają na udostępnienie. Także czekam, kupiłem Season Passa, więc bardzo chętnie poznam te dwie historie i dajcie znać, czy wy również chcielibyście zobaczyć, jeżeli te historie się tylko pojawią, czy chcecie je zobaczyć na moim kanale. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach. Ja wam dziękuję za wasz czas. Zostawcie łapę w górę, a my widzimy się następnym razem w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, na razie, pa pa.